Ja władzę. Tak? Do kogo? Do Triss. Ja jej od razu mówiłam. Żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Geralt, mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Tak, Geralt? Rozmawiałem z Radowidem. Zlecił mi odnalezienie Filipy. Bydlak! Mało mu, że wyłupił jej oczy, teraz pewnie chce ją dopaść i poddać kolejnym torturom. Oczywiście odrzuciłeś ofertę. Nie. Geralt, wiesz, co on jej zrobił? Spokojnie, po prostu pomyślałem, że jeśli się zgodzę, jego ludzie nie będą mi wchodzić w drogę. A sam byłem ciekaw, co się z nią stało. I? Ustaliłeś coś? Lepiej. Zobacz, co znalazłem. Kryształ z megaskopu. Uszkodzony, ale może ciągle działa. Francesca też się waha. Obie z Idą nie chcą decydować w ciemno. Przestaną się wahać, gdy namówimy Keirę i Fringille. Fringilla jest już po naszej stronie. Musi tylko pozamykać sprawy w Nilfgaardzie i przyłączy się do nas. Świetnie. Więc zostaje tylko Keira. Problem w tym, że ciągle nie wiem, gdzie jest. A Yennefer i Triss? Yennefer nigdy nie należała do Loży, a Triss? Cóż, zobaczymy. Kiedy odzyskam wzrok, wybieram się do Nowigradu, do Artura de Vlester. Triss podobno też bawi w mieście. A ty ciągle przy swoim? Phil, wybacz, że to powiem, ale nie uda ci się samej zregenerować oczu. Wilgefortzowi się udało. Zastosuje tę samą metodę. Wyhoduje tkankę na szlachetnych kamieniach. To szaleństwo. Trzeba pomocy. To niebezpieczne. Koniec. Więcej nie da się odtworzyć. Dobrze zrozumiałem? Filipa chciała przywrócić sobie wzrok? Z tego, co ja zrozumiałam, to planowała wyhodować tkankę na kamieniach szlachetnych. To by się zgadzało. W jej kryjówce znalazłem okrwawione agaty. Gdyby jej się udało, byłaby drugą osobą na świecie, która tego dokonała. Dla mnie ciekawsze było to, co mówiły o Loży. Założę się, że Radowid bardzo chciałby dostać ten kryształ. Ale chyba nie zamierzasz mu go oddać. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała? O wiele lepiej. U mnie będzie bezpieczny. Spróbuję rzucić na niego zaklęcia diagnozujące. Może dowiem się czegoś więcej. Powodzenia. Tak, Geralt? O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu. Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie. I właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbud chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. Dlaczego się boisz? A co jeśli to zasadzka? Z jednej strony nie chciałabym zmarnować takiej szansy, bo potrzebujemy tych pieniędzy, a z drugiej... Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się należała. Ja sama tego od siebie wymagam. Rzecz w tym, że przedtem było mi łatwiej. Kiedy nie wiedziałam, jak to jest znaleźć się w łapach łowców czarownic. Przecież mogłaś uciec w każdej chwili. Wiem, ale i tak byłam przerażona. A co jeśli zakują mnie w prawdziwy Dwimeryt? Przecież nie zawsze będziesz w pobliżu.
Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samej. Dziękuję. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Chyba żartujesz. A tobie kazał przyjść z czerwoną różą? Nie było mowy o kwiatach, ale jeśli chcesz mi jakieś podarować, to nie mam nic przeciwko. To targ rybny, Tis. Mogę ci najwyżej kupić dorodnego sztokfisza. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy to nie był liścik od łowców czarownic. Dobrze. Zobaczymy się na miejscu. Ja się jej pytam, jak tego pijaka nauczyć rozumu. Robicie łodzie z drewna sosnowego? No przecież, że nie. Baba mi przywlokła sośninę, żebym jej kołyskę zrobił. Interes z łodziami się nie kręci? Nie bardzo, bo ryb nie ma. Powiadają, że dobry z ciebie szkutnik, ale jeszcze lepszy karciarz. Chcesz pograć? Jestem gotowy na partyjkę.
Przegrałeś, ale nie martw się. U nas powiadają, że ten, kto nie ma szczęścia w kartach, to ma szczęście w miłości. U mnie to się sprawdziło, bo baba, z którą żyję, to się do niczego nie nadaje. Jak będzie niegrzeczny, to wyśle mnie na słodką ścieżkę. Ten tego. Znowu do lasu. Przecie byłeś u mnie. Wiedziałem, że perami wrócę. Co trzeba dobrodziejkom zanieść w podzielce? Jak będziesz w potrzebie, ty się dowiesz. Znasz mnie? Nie osobiście, ale widywałem cię wiele razy. Mam dar. Widzę przyszłość. Twoją także. Spodziewam się, że nie za darmo. Wiele nie zażądam. Jakbyście mieli coś do jedzenia. Mam pytanie. Tak, gram w gwinta. A i tak. Możemy zagrać o kartę, która jest chlubą mojej kolekcji. Czytasz w myślach? Dobrzy bogowie pobłogosławili mnie darem prekognicji. Szkoda, że działa dosyć wybiórczo i raczej w błahych sprawach. Ptak na mnie nie narobi, ale w gwinta dzięki jasnowidzeniu jeszcze nie wygrałem. Rozkładajmy karty.
Dobrzy bogowie dali mi wykład.